Wysoka Rado, otwieram obrady 6 sesji Rady Miejskiej w Świętowicach zwołanej w trybie artykułu 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Stwierdzam, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 21 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Witam Wysoką Radę, pana prezydenta, zastępców, panią skarbnik, zaproszonych gości, mieszkańców naszego miasta. Porządek obrad. Szanowni Państwo, porządek obrad został Państwu dostarczony wraz z materiałami sesyjnymi. Czy życzą Państwo sobie jego czytanie? Nie widzę. Czy są jakieś wnioski bądź uwagi do porządku obrad? Bardzo proszę, pan prezydent. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy, wnoszę o rozszerzenie porządku obrad o trzy punkty. Po pierwsze, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2043, oczywiście dla miasta Świętochłowice, i umieszczenie go w punkcie 7. Po drugie, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochłowice na rok 2024 i umieszczenie go w punkcie 8. Oraz projekt uchwały w sprawie zasad budżetu obywatelskiego w Świętochłowicach i umieszczenie go w punkcie 11 porządku obrad. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś wnioski? Nie widzę. Został zgłoszony wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej z 18 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2043. Umieszczenie go w punkcie 7. Kolejny wniosek to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 80/627/23 Rady Miejskiej w Świętowicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochłowice na rok 2024 i umieszczenie go w punkcie 8 porządku obrad oraz projekt uchwały w sprawie zasad budżetu obywatelskiego w Świętowicach, umieszczenie go w punkcie 11 porządku obrad. Przystępujemy zatem do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 80/626/23 Rady Miejskiej w Świętowicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2043 i umieszczenie go w punkcie 7 porządku obrad. Proszę, aby po oświetleniu panelu głosowania przycisnąć odpowiednie pole głosowania, to znaczy kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosu. Bardzo proszę, głosujemy. 20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Wysoka Rada wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad o ten punkt. Przystępujemy do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 80/627/23 Rady Miejskiej w Świętowicach z dnia 18 grudnia 2023 roku i umieszczenie go w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochłowice na rok 2024 i umieszczenie go w punkcie 8 porządku obrad. Przystępujemy zatem do głosowania nad tym wnioskiem. Proszę, aby w wyświetleniu panelu głosowania przycisnąć odpowiednie pole głosowania, to znaczy kto jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosów. Jeszcze. Ktoś się wylogował? Może ja. Czyli przystępujemy do głosowania nad tym wnioskiem. Proszę, aby w wyświetleniu panelu głosowania przycisnąć odpowiednie pole głosowania. Kto jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu. 20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Wysoka Rada wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad. Przystępuję do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad nad projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu obywatelskiego, zasad budżetu obywatelskiego w Świętowicach, umieszczenie go w punkcie 11 porządku obrad. Głosujemy teraz, czyli proszę o wyświetleniu panelu głosowania przycisnąć odpowiednie pole głosowania. Kto jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu. Bardzo proszę, głosujemy. 20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Wysoka Rada wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad. Teraz przystępujemy do głosowania nad całościowym porządkiem obrad, czyli już uzupełnionym o te uchwały, na które Wysoka Rada wyraziła zgodę na ich umieszczenie w porządku obrad. Czyli przystępujemy teraz do głosowania nad całościowym porządkiem obrad. Bardzo proszę, aby wyświetlony panel głosowania przycisnąć odpowiednie pole głosowania. Kto jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu. Bardzo proszę, głosujemy.
20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Wysoka Rada wyraziła zgodę na rozszerzony porządek obrad. Zatem punkt pierwszy i drugi porządku obrad został wyczerpany. Przejdziemy do punktu trzeciego, to jest przyjęcie protokołu z obrad poprzednich sesji Rady Miejskiej w Świętowicach. Przystępujemy do przyjęcia protokołu z obrad piątej sesji Rady Miejskiej w Świętowicach z dnia 26 września 2024 roku. Rozumiem, że nie ma żadnych uwag do tych protokołów. Możemy w tej chwili głosować. Po wyświetleniu panelu głosowania proszę przycisnąć odpowiednie pole głosowania. Kto jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosów. 20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam przyjęcie protokołu. Przechodzimy do punktu czwartego. To jest sprawozdanie z działalności prezydenta miasta w okresie międzysesyjnym. To jest od dnia 21 września 2024 roku do dnia 18 października 2024 roku. Bardzo proszę pana prezydenta o przedstawienie sprawozdania. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni mieszkańcy. Sprawozdanie okresowe w zasadzie niewiele się różni od tych dotychczasowych, które państwu przedstawiałem, bo w międzyczasie zostały podpisane 43 zarządzenia, w tym między innymi dotyczące sprzedaży lokali. Tak jak w ubiegłym miesiącu przedstawiałem przygotowania, przeprowadzenia ćwiczenia obronnego, to są bieżące działania, które pozwalają funkcjonować urzędowi i jednostkom podległym. Jeśli chodzi o sprawy finansowe, sporządzone zostały sprawozdania budżetowe, czyli bieżące prace Wydziału Finansowego plus oczywiście prace nad nowym projektem budżetu na rok 2025. Architektura i gospodarka przestrzenna niezmiennie wypełnia wnioski, czy otrzymuje wnioski, wydaje decyzje, dzienniki i zawiadomienia, także bieżąca działalność tutaj jest prowadzona podobnie jak i w geodezji i kartografii. Gospodarka nieruchomości, tu z reguły zawsze ta pierwsza z lewej rubryka pokazuje te najciekawsze chyba rzeczy, bo to są sprzedaże i to są materialne, to są namacalne pieniądze, które trafiają do budżetu. Pozostałe działania są bardziej czasochłonne, natomiast są one na bieżąco prowadzone przez Wydział i Biuro. Jeśli chodzi o Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami, tu również cały czas trend wynajmowania czy pobierania darmowych big bagów oraz kontenerów na gruz trwa, plus te płatne oczywiście. Ruch w interesie jest. Inwestycje. Zostały zakończone postępowania na budowę tężni solankowej. Zresztą w dalszej części prezentacji będzie jeszcze o tym wzmianka. Również budowa zadaszenia nad dwoma boiskami wielofunkcyjnymi, zarówno dla szkoły podstawowej nr 4, jak i liceum ogólnokształcącego nr 1. Mówimy tutaj o programie Olimpia, czyli budowie przyszkolnych hal sportowych. One powstaną. Zostały zawarte umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży teletechnicznej i przebudowy ulicy Bytomskiej oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży mostowej przy tej realizacji tego samego zadania. Do tego wydano 21 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego. Wydarzenia i spotkania. To był dosyć intensywny miesiąc od ostatniej sesji. My między innymi rozmawialiśmy w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie przyszłorocznych obchodów tragedii górnośląskiej i jubileuszu 80 lat. Na chwilę obecną konsekwencje są takie, że przyszły rok ze względu na koszty związane z budową czy zagospodarowaniem terenu i ewentualną budową pomnika, przyszły rok poświęcimy na przygotowanie dokumentacji projektowej. Rozmawiałem już w tym temacie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich i kalendarz zakłada w przyszłym roku nie samą realizację pomnika, ale
dokumentacji projektowej, bo tyle mniej więcej od prezesa stowarzyszenia się dowiedziałem, że to jest proces co najmniej 9-miesięczny, w związku z czym należy się przygotować na to, że ten przyszły rok to będziemy jednak aktualizować dokumentację. Centrum Integracji Społecznej pozyskało prawie 2,5 miliona złotych na projekt Przystanek Sukces. To jest też dzisiaj odzwierciedlenie w budżecie. No i to, o czym wspomniałem wcześniej, czyli została podpisana umowa na budowę tężni w Parku Halo. Do końca pierwszej połowy przyszłego roku ta tężnia powinna zostać zrealizowana w Parku Halo. Polsko-szwajcarski program rozwoju miast. Trwają intensywne spotkania w tym temacie. Zresztą mówiłem też Państwu, od co najmniej pół roku uczestniczymy w tych spotkaniach. Przygotowujemy projekty, które miałyby być zrealizowane w ramach tego programu. To jest program dedykowany dla 139 miast tracących funkcje społeczne i gospodarcze. Tam cały czas jesteśmy my, od bodajże 2018 roku. Dobra informacja jest taka, że został przedłużony termin składania wniosków do połowy stycznia, co pozwala nam o miesiąc przygotować się jeszcze lepiej do tego programu. Spotkanie z wiceministrem sportu Piotrem Borysem i posłanką Ewą Kołodziej. To było bardzo ciekawe spotkanie. Dzisiaj powiem tylko o jednym znaczeniu tego spotkania, czyli informacjach, które pozyskałem od pana ministra. Pozytywną tak naprawdę w kontekście pozyskiwania środków przez miasto Świętochłowice. Tych projektów, o których też dzisiaj rozmawialiśmy, między innymi budowa skateparku na Lipinach, jest szansa na to, żeby te pieniądze pozyskać. Pytanie, czy one trafią do Świętochłowic, ale to będę Państwa radnych na bieżąco informował o tym, jakie kłody są nam rzucane pod nogi. W międzyczasie wziąłem również udział w poznańskich targach Poleco oraz Local Trends, to jest kongres samorządowy. Tam między innymi Związek Miast Polskich podpisał umowę z Metropolią Górnośląsko-Zagłębiowską o współpracy. Kolejne slajdy. Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku nastąpiła w CKS-u. Wziąłem również udział w uroczystej gali z okazji 20-lecia istnienia ArcelorMittal Poland. Bardzo ciekawie zorganizowane wydarzenie, na którym byli również założyciel Lakshmi Mittal. Myślę, że to też taka fajna platforma do tego, żeby z jednej strony zobaczyć, kto zarządza tymi podmiotami, a z drugiej strony dowiedzieć się o tym, jakie są plany związane ze spółką. I to jest na pewno dobra informacja dla mieszkańców naszego miasta, że ta perspektywa rozwoju firmy, ona jest długofalowa, a na pewno jeśli chodzi o oddział nasz tutaj świętochłowicki, więc zasiano taki duży spokój, jeśli chodzi o rynek pracy w Świętochłowicach. Nieodłącznie związany jako urlopowany pracownik Politechniki Śląskiej wziąłem udział w jubileuszowej 80. inauguracji roku akademickiego Politechniki Śląskiej. Tym razem już z nowo wybranym rektorem, profesorem Markiem Pawełczykiem, z którym też znamy się od lat. Czwarty tydzień przeciwko przemocy to cykl zdarzeń, który został przygotowany przez OPS, przez SOW Przystań, policję i wiele innych jednostek miał zwrócić uwagę na przemoc między pokoleniami. W tym też temacie rozmawialiśmy w CKS-u. W Straży Pożarnej została przygotowana prelekcja z zarządcami nieruchomości. Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Tu też jest taka fajna, ciekawa konkluzja, że tych zdarzeń związanych z czujkami jest coraz mniej. W zasadzie one są już prawie marginalne. A to świadczy o tym, że zarządcy nieruchomości, ale też sami mieszkańcy zwracają uwagę na to, żeby w tych okresach, szczególnie jesienno-zimowo-wiosennych, zwracać uwagę na to, żeby tą czujkę posiadać. Natomiast gdyby ktoś jeszcze potrzebował czujki, nie stać by go było, to takie jeszcze są w Straży Pożarnej. Warto tam do pana komendanta
się zgłosić. 32. obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w Środowiskowym Domu Samopomocy to też cykliczne, coroczne spotkania, w których miałem przyjemność wziąć udział. Kilka inwestycji. Wizyta na ulicy Akacjowej. Tutaj została warstwa wymieniona. Dzisiaj tą ulicą na pewno mieszkańcy potwierdzą, że podróżuje się już znacznie lepiej. Na Skałce z kolei została przygotowana taka podbudowa pod Park Maszyn. Ona już zafunkcjonowała podczas ostatnich zawodów o Puchar Macek. No i szkoła numer 17, która dosyć hojnie została obdarzona nagrodami prezydenta czy dyrektora. A jednym z takich powodów na pewno było otwarcie nowej sali pracowni teatralnej, w której młodzież się rozwija. Bieżące działania sportowe, również cały czas coś się dzieje. Ja zachęcam z tego miejsca Państwa radnych do tego, żeby uczestniczyć w tych wydarzeniach, bo to dla uczestników, czy to piłkarzy, żużlowców, czy innych przedstawicieli dyscyplin sportowych, na pewno to jest dodatkowy prestiż, jeżeli widzą osoby zainteresowane tym, że uczestniczą w takich rozgrywkach. Niestety rzadko widuję Państwa na takich meczach, a myślę, że to też jest jednym z wyznaczników takich pokazujących czy obrazujących, że jesteście zainteresowani rozwojem nie tylko samej infrastruktury przez pryzmat budżetu, ale również naocznymi świadkami, w jaki sposób ta dyscyplina czy te dyscypliny się rozwijają. Adam Ryż również był moim gościem. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie Państwa zaprosić 16 listopada w imieniu Adama oczywiście na setną galę KSW, gdzie będzie reprezentował Świętochłowice, swój świętochłowicki klub Tornado. Na pewno jest to jeden z ludzi, którzy są fantastycznymi ambasadorami miasta Świętochłowice. Nie dość, że świetny sportowiec, to do tego jeszcze świetny człowiek po prostu. Koszykówka również przejęła na jeden dzień Skałkę przy okazji 10. edycji turnieju z Sordrew Streetball. Rozmowy z prezesem czy z prezesami spółki prowadziły również do tego, że być może kolejną edycję zagramy już na nowej hali sportowej, co niewątpliwie też wzbudziło wielkie zainteresowanie wśród uczestników. Tak, i teraz ja proponuję, żeby te slajdy 2 czy 3 przeskoczyć, bo miałem naprawdę przyjemność wziąć udział w kilku pasowaniach, nie tylko przedszkolaków, ale też i pierwszoklasistów. Starałem się być w każdej placówce, choć niestety czasu mi nie wystarczyło, a chciałbym. Natomiast dla mnie to zawsze będą takie przyjemne momenty, kiedy człowiek co roku obserwuje, w jaki sposób ci młodzi ludzie się kształcą i wyrastają na porządnych ludzi. Jeśli chodzi o sport, kilka wydarzeń związanych z żużlem. Również się w tym czasie odbyło w zasadzie 3 weekendy pod rząd. Najpierw finałowa runda o tytuł indywidualnego mistrza Polski w klasie 250 z bardzo takim ciekawym elementem związanym z Marcelem Kowolikiem, chłopakiem akurat, który Śląsk Świętochłowice też zna, ten tor znał już wcześniej. Odbyła się konferencja dotycząca zawodu flat track, to jest powiedzmy amerykańska odmiana żużla. Poniżej jedno zdjęcie z tych zawodów. Na pewno to była wielka gratka dla miłośników żużla, bo po raz pierwszy na własne oczy mogli się przekonać, że po torze żużlowym można jeździć nie tylko w czwórkę, ale i w ósemkę. I nikomu nic się nie stało. A na koniec jeszcze zakończyliśmy właśnie Pucharem Macek i to zakończyło sezon żużlowy w tym roku. Święto miasta
To wydarzenie, na którym widziałem wielu z Państwa i będę zawsze zachęcał do tego, żeby brać w nim udział. Piknik organizacji pozarządowych. Tu z wielkim ubolewaniem stwierdzam, że jeszcze nigdy na tym pikniku nie było Stowarzyszenia Razem dla Świętochłowic, które ma tutaj klub w Radzie Miasta. Zapraszam bardzo serdecznie Państwa do tego, żeby naprawdę wziąć w tym udział, bo jest to fajna platforma do wymiany różnych spostrzeżeń i uwag dotyczących funkcjonowania organizacji w całym mieście. No i gala charytatywna Orientalezja to była gala dedykowana Stowarzyszeniu Szansa, które ma swoją siedzibę, znaczy swój oddział w Świętochłowicach, które współpracuje z rodzicami i osobami chorymi na zespół Downa. I to wszystko. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Najpierw może udzielę sobie głosu. Panie Prezydencie, tylko tak odnośnie tego, co Pan na końcu powiedział. Stowarzyszenie Razem dla Świętochłowic jak zwykle nie dostało zaproszenia na ten piknik. Natomiast my jesteśmy z mieszkańcami, na przykład w sobotę zapraszamy Stowarzyszenie Razem dla Świętochłowic na Święto Dyni, które robimy razem z kocią Raklimą. Będzie można adoptować kotka, bezdomne kotki, które potrzebują pomocy. No będzie też zupa z dyni, ciasto dyniowe w sobotę od 10 do 14 na Katowickiej 4. Dużo atrakcji, serdecznie Państwa mieszkańców wszystkich na to święto zapraszamy. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Radny Chorób, potem radny Zesłonek, tak? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, mam takie pytanko, takie spostrzeżenie bardziej a propos Święta Miasta, które Pan tutaj wspomina, troszeczkę tak z retrospekcji, bo na ostatniej sesji była taka mała wymiana zdań pomiędzy Panem a Panem Radnym Respątkiem a propos artystów i tak dalej. Ja pamiętam za poprzedniej władzy, jak Pana zaplecze gdzieś tam wyrażało się o niechęci a propos rap festiwalu, że to tam niepotrzebne, że to tam wulgaryzmy. Dzisiaj zapraszamy miasto, zaprasza jakby artystę, które robi podobną sztukę jakby kulturalną. Dzisiaj wszystko ok, wtedy było źle. Dzisiaj Pan robi sobie zdjęcia na ściance, promuje i tak dalej, więc jakby tylko tak pod kątem, żeby jakby też patrzeć w danym miejscu, że jak kiedyś było coś źle, no to dzisiaj robimy inaczej. W ogóle był taki plan, żeby Święto Miasta przez Pana było zbudowane, bo takie też były propozycje. Dlatego tak jak mówię, no warto byłoby czasami pomyśleć o słowach, a samo miejsce, jak powtórzę jeszcze raz, bo powiedziałem ostatnio, samo miejsce jako Park Jordanowski, nie tylko to jest moja opinia, ale też ludzi związanych gdzieś tam z mojego otoczenia, no nie za bardzo pasuje do rangi Święta Miasta, ale mam nadzieję, że to się zmieni i w przyszłości te miejsca gdzieś tam powstaną w naszym mieście, jeżeli można będzie to w odpowiedni sposób zorganizować. Dziękuję. Dziękuję. Radny Respondek, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Prezydenci, drodzy mieszkańcy, trzy sprawy mam odnośnie sprawozdania. Pierwsza sprawa dotyczy jednego z wydarzeń, którego tutaj nie ma. Ja wiem, że to jest sprawozdanie prezydenta, natomiast warto też wspomnieć o tym wydarzeniu, bo ono również się odbyło. Miałem przyjemność w nim uczestniczyć. Chodzi o dziesięciolecie Muzeum Powstań Śląskich, instytucja, którą współprowadzi samorząd województwa śląskiego, świętowała swój okrągły jubileusz. Panie Prezydencie, na tym wydarzeniu akurat ja byłem, Pana nie było, także jeżeli tutaj wyliczamy kto gdzie jest, to akurat tutaj punkt dla mnie, a brak punktu dla Pana. Co do tych wydarzeń, w których radni uczestniczą, oczywiście fajnie jest, kiedy radni mogą się na tych wydarzeniach pokazać. Ja staram się być na tych wydarzeniach, na których mogę. Jestem też na wydarzeniach, na których Pana Prezydenta nie ma. Co tydzień jestem na meczach młodzieżowej drużyny Śląska Świętochłowice. Staram się też uczestniczyć w innych wydarzeniach, jeżeli oczywiście
czas pozwala, no każdy z nas tymczasem swoim dysponuje, aczkolwiek ja również zachęcam do tego, aby w tych wydarzeniach brać udział. Wracając do tej pierwszej sprawy, czyli Muzeum Powstań Śląskich, to tam również warto poświęcić więcej chyba uwagi tej instytucji. Wiemy, że instytucja czeka na dyrektora. Warto, wydaje mi się, podjąć rozmowy z marszałkiem województwa śląskiego w sprawie obsadzenia stanowiska dyrektora. No, tutaj wiadomo, pan prezydent ma decydujące zdanie, natomiast samorząd województwa śląskiego jest tematem żywo zainteresowany. Co do tragedii górnośląskiej i pomnika, no, jak państwo dobrze wiecie, temat jest mi bliski, dlatego że w obozie był uwięziony mój dziadek i jest to dla mnie temat istotny. Śledzę go od wielu lat. Mówi pan prezydent teraz o tym, że będzie wspólnie z SARP-em ogłoszony konkurs, rozumiem. Jeżeli miałby to być konkurs, to ja tylko przypominam, że projekt pomnika autorstwa państwa Grzybowskich był już gotowy. I ten projekt, z tego co ja pamiętam, był szeroko konsultowany, bo wiadomo, że jest to temat trudny, temat budzący będący pewną osią sporu, będący też no, takim tematem, który trzeba odpowiednio przepracować. I w mojej ocenie to już zostało zrobione, bo był zespół, w którym znaleźli się przedstawiciele naprawdę różnych środowisk, i trwały posiedzenia tego zespołu, no i powstał na bazie tego, powstała koncepcja, projekt. Może pytanie, czy warto organizować teraz konkurs wspólnie z SARP-em, chociaż jak najbardziej SARP jest to instytucja, która przeprowadza to, powiedzmy sobie, w sposób merytoryczny i ma do tego jak najbardziej wszelkie kompetencje, natomiast no, czy aby na pewno chcemy przechodzić jeszcze raz przez ten etap konsultacyjny, który, jeżeli będzie to nowy projekt, to ja sobie nie wyobrażam, że on się nie odbywa w przypadku tego tematu. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Nie widzę. Pan prezydent. Szanowni państwo, skoro nie ma więcej pytań, to uznaję ten punkt porządku obrad za wyczerpany. Przechodzimy do punktu 5. To jest przedstawienie informacji z wykonania obowiązku złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym za rok 2023 przez... Prezydent chciał zabrać głos? No to słabo pan, panie prezydencie, to wyartykułował. Bardzo proszę. Jeśli chcemy być złośliwi, to możemy być przez całą sesję, panie przewodniczący, ale chyba nie o to też tutaj chodzi. Skoro radni poddają pod wątpliwość pewne kwestie, to dobrze by było, żeby otrzymali też odpowiedzi. Odnosząc się do pana radnego Choruba, nie porównywałbym tutaj występów Kalibra 44 i Baranowskiego czy Kubańczyka. To są dwa różne gatunki, dwa różne style i myślę, że jeżeli trafiło się jeden czy drugi wulgaryzm, to nie powinien on rzutować na całość występu, bo jednak występy zespołów czy przedstawicieli gatunku rap są dużo ostrzejsze, ale to jest kwestia gustu tak naprawdę. Myślę, że kolejna gwiazda, którą przygotowujemy już na przyszły rok, i chcemy w trochę innym terminie to zrobić, spełni większe oczekiwania państwa i będzie milej, przyjemniej i nie będzie to Maryla, bo z tego co się tam, jak rozmawialiśmy, to padały takie też z mojej strony oczywiście sugestie, aczkolwiek nie będzie. Nie stać nas po prostu na panią Marylę. Jeśli chodzi o moje słowa dotyczące likwidacji Święta Miasta, padały takie moje stwierdzenia, oczywiście, że tak, ale zwracałem też uwagę na to, w jaki sposób wyglądały finanse publiczne miasta. I to potwierdziło moje obawy na początku 2019 roku, kiedy Regionalna Izba Obrachunkowa nakazała nam przygotować program naprawczy. To pokazywało, że jednak z takich fanaberii, wtedy to nazywałem fanaberiami, należało zrezygnować. Dzisiaj, kiedy sytuacja jest inna,
Uważam, że mieszkańcy zasługują na to, żeby doceniać również ten fakt płynności finansowej. Co do lokalizacji, myślę, że temat zamknięty. Odnosząc się do kwestii jeszcze powziętych przez radnego Respondka, tak, panie radny, nie było mnie w Muzeum Powstań Śląskich, dlatego że w tym czasie byłem w innym miejscu. Nie jestem w stanie się klonować jeszcze. Ani Politechnika Śląska, ani żadna uczelnia na to nie pozwala. Natomiast może kiedyś będzie taka okazja. Natomiast punkty, jeden punkt dla pana, w tym przypadku zero dla mnie, no w ogólnym rozrachunku będzie jeden punkt dla pana, a ze 45 dla mnie. Bo tyle już w tej kadencji się wydarzeń odbyło i pana na nich nie było. Uczestnictwo na meczach, panie radny, gdyby pan brał udział w wydarzeniach, w których biorą udział moje dzieci, to mógłbym panu powiedzieć, że nawet pan nie pomyślał o tym, że może w takich zawodach wziąć udział, więc pomijałbym te kwestie takie personalne, bo wiem, że pan chodzi i szanuję to, że jako rodzic pan chodzi i odwiedza i patrzy na to, jak pana synowie się rozwijają i ja trzymam kciuki. Mam nadzieję, że w przyszłości już niedalekiej zasilą te grupy starsze, a w przyszłości mam nadzieję, że również w grupie seniorskiej zadebiutują. Naprawdę szczerze trzymam za nich kciuki. Odwołując się jeszcze do kwestii Muzeum Powstań Śląskich, dyrektora, te rozmowy trwają cały czas. Jedna propozycja, która została zgłoszona, została zanegowana przez marszałka. W tej chwili jesteśmy na etapie rozmów, kto ewentualnie miałby się podjąć tych działań, więc te rozmowy trwają. To nie jest tak, że muzeum zostało pozostawione samemu sobie. Rozmawiamy, rzeczywiście mamy tam cały czas 51% udziałów i chcemy, żeby ono dalej funkcjonowało. I ono będzie funkcjonować. A co do projektu obozu Zgoda, ten projekt, który został przygotowany przez pana Grabowskiego, został wyrzucony do... Sam? Przez państwo Grzybowskich, tak. Został, mówiąc kolokwialnie, wrzucony do kosza. I to jest decyzja nie tylko prezydenta miasta, ale też całego gremium, które spotykało się właśnie na tych wydarzeniach. Uznaliśmy, że narracja, która była wtedy przygotowana, nie odpowiada dzisiejszym czasom. Dlatego też chcemy na nowo zagospodarować ten teren i pomnik miałby być tylko częścią elementu, czy elementem takim małym tej części całego placu, bo chcielibyśmy całe uroczystości przenieść do środka tej działki, na której kiedyś funkcjonował obóz, tak żeby już od strony ulicy nie musiało się stać i co ci, którzy byli, widzieli, że zagrażało to bezpieczeństwu. Także tutaj powinniśmy się przede wszystkim skupić na tym, żeby tak zagospodarować, aby w miarę bezpiecznie można było te obchody przeprowadzać. Myślę, że Stowarzyszenie Architektów plus kilka osób, w tym konserwatorzy wojewódzcy, to są odpowiednie osoby, z którymi raczej dyskutować nie należy, rozmawiać jak najbardziej, natomiast swoje uwagi przedstawiać. Natomiast żeby całkowicie przekreślać działania tych podmiotów, to raczej unikałbym. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych? Rozumiem, że już nikt nie chce zabrać głosu w tym punkcie. To przechodzimy do kolejnego punktu. Uznaję ten punkt porządku obrad ostatecznie za wyczerpany. Przechodzimy do punktu piątego. Porządku obrad to jest przedstawienie informacji z wykonania obowiązku złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym za rok 2023 przez osoby określone w artykule 24h ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Proszę o przedstawienie przedmiotowej informacji. Pan wiceprezydent, tak? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tym razem mnie przypada rola przekazania tej informacji, co niniejszym uczynię. Zgodnie z zapisami artykułu 24 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, obowiązek złożenia na moje ręce poprzez Wydział Organizacyjny referat kart oświadczenia majątkowego wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku
z roku podatkowego, w nawiasie PIT, za rok poprzedni dotyczył sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminą, osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w moim imieniu, w imieniu prezydenta. Na podstawie artykułu 24h ustęp 12 ustawy o samorządzie gminnym przedstawiam Radzie Miejskiej w Świętowicach informacje o świadczeniach majątkowych osób do tego zobowiązanych. Informuję, iż łącznie w 2024 roku oświadczenia majątkowe złożyło 106 osób zobowiązanych, z czego obowiązek złożenia oświadczenia majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 roku dotyczył 100 osób. W trakcie roku 2024 zobowiązane zostały również do złożenia oświadczenia majątkowych osoby. 1. Które otrzymały upoważnienie prezydenta miasta do wydawania decyzji administracyjnych. 2 osoby. Punkt 2. Którym wycofano upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych. 2 osoby. Punkt 3. Które zostały odwołane ze stanowiska zastępcy prezydenta miasta. 1 osoba. Punkt 4. W związku z zakończeniem pełnienia funkcji. 3 osoby. Punkt 5. W związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji. 3 osoby. Punkt 6. W związku z zakończeniem kadencji. 11 osób. Punkt 7. W związku z rozpoczęciem kadencji 11 osób. Nie otrzymały informacji z urzędów skarbowych o wszczęciu postępowania wobec osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego. Zgodnie z dyspozycją artykułu 24h ustęp 6 ustawy o samorządzie gminnym po dokonaniu analizy formalnej przekazano jeden egzemplarz oświadczeń majątkowych do urzędów skarbowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych celem poddania dokumentów przez właściwy miejscowo urząd skarbowy stosownej analizie. Informuję ponadto, iż dokonano publikacji oświadczeń majątkowych w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania oraz położeniu nieruchomości. Informuję, że nie stwierdzono naruszenia artykułu 4 punkt 6 w związku z artykułem 2 punkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Odnosząc się do oświadczeń majątkowych składanych przeze mnie, informuję, iż w bieżącym roku złożyłem na ręce wojewody śląskiego kolejno. Dnia 29 lutego 2024 oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem kadencji. Dnia 29 kwietnia 2024 oświadczenie majątkowe roczne wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku. Dnia 4 czerwca 2024 roku oświadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem kadencji. Wojewoda Śląski przekazał złożone przeze mnie oświadczenia majątkowe do Urzędu Miejskiego w Świętowicach celem opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej. I na tym ta informacja się kończy. Dziękuję. Dziękuję. Uznaję ten punkt porządku obrad za wyczerpany. No chyba, że ktoś chce zabrać głos, ale rozumiem, że w tym punkcie nie. Także uznaję ten punkt porządku obrad za wyczerpany. Przechodzę do punktu 6, to znaczy przedstawienie informacji na oświadczenie o stanie majątkowym radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach. Tu pozwolę sobie oddać głos. Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach. Złożony w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 29 lutego 2024 roku. Zgodnie z artykułem 24h ustawy z dnia 8 marca 2009 roku o samorządzie gminnym informuję, że 21 radnych Rady Miejskiej w Świętowicach złożyło oświadczenia o stanie majątkowym za okres od 1 stycznia do 29 lutego 2024 roku. Pismem z dnia 25 stycznia 2004 roku wezwałem radnych do złożenia oświadczeń majątkowych za okres od 1 stycznia do 29 roku 2024 w terminie do dnia 29 lutego. Wszyscy radni Rady Miejskiej w Świętowicach złożyli stosowne oświadczenie w ustawowym terminie.
Oświadczenie majątkowe przewodniczącego Rady Miejskiej zostało złożone w województwie śląskim z zachowaniem ustawowego terminu, to znaczy 29 lutego 2024 roku. Wszystkie złożone oświadczenia o stanie majątkowym radnych Rady Miejskiej w Świętowicach zostały przekazane w dniu 7 marca 2024 roku do Urzędu Skarbowego w Chorzowie, o czym stanowi artykuł 24h ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym oraz zagłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej z wyłączeniem części B oświadczenia informacji o adresie zamieszkania oraz położeniu nieruchomości. Zgodnie z artykułem 24i ustawy ust. 3 cytowanej ustawy. Pismem z dnia 14 czerwca 2024 roku naczelnik Urzędu Skarbowego w Chorzowie wezwał 6 radnych Rady Miejskiej w Świętowicach do usunięcia nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych. Korekty do oświadczenia majątkowego przewodniczącego Rady Miejskiej zostały złożone w wojewodzie śląskiemu. Punkt drugi. Za rok 2023 złożony w zakresie oświadczeń majątkowych za rok 2023 złożonych od dnia 30 kwietnia 2024 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku. Zgodnie z artykułem 24h ustawy z dnia 8 marca 2009 roku o samorządzie gminnych informuję, że 16 radnych Rady Miejskiej w Świętowicach złożyło oświadczenie o stanie majątkowym za rok 2023 według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku. Pismem z dnia 12 marca 2024 roku wezwałem radnych do złożenia oświadczenia majątkowego za rok 2023 według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku w terminie do dnia 30 kwietnia 2024. Nie wszyscy radni Rady Miejskiej w Świętowicach złożyli stosowne oświadczenie w ustawowym terminie. Oświadczenie majątkowe przewodniczącego Rady Miejskiej zostało złożone w wojewodzie śląskim z zachowaniem ustawowego terminu, to jest 29 kwietnia 2024 roku. Wszystkie złożone oświadczenia o stanie majątkowym radnych Rady Miejskiej w Świętowicach zostały przekazane w dniu 23 maja 2024 roku do Urzędu Skarbowego w Chorzowie, o czym stanowi artykuł 24h ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym oraz ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej wyłączeniem części B oświadczenia informacji o adresie zamieszkania oraz położeniu nieruchomości zgodnie z artykułem 24i ust. 3 cytowanej ustawy. Pismem z dnia 14 czerwca 2024 roku naczelnik Urzędu Skarbowego w Chorzowie wezwał się Rady Miejskiej do usunięcia nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych. Korekta oświadczenia majątkowego przewodniczącego Rady Miejskiej została złożona w wojewodzie śląskiemu. Punkt trzeci to jest złożone, informacja na temat oświadczeń majątkowych złożonych w terminie 30 dni od dnia ślubowania. Zgodnie z artykułem 24h ustawy z dnia 8 marca 2009 roku o samorządzie gminnym informuję, że 21 radnych Rady Miejskiej w Świętowicach złożyło oświadczenia o stanie majątkowym w terminie do 30 dni od dnia ślubowania. Wszyscy radni Rady Miejskiej w Świętowicach złożyli stosowne oświadczenie w ustawowym terminie. Oświadczenie majątkowe przewodniczącego Rady Miejskiej zostało złożone w wojewodzie śląskim z zachowaniem ustawowego terminu, to jest 23 maja 2024 roku. Wszystkie złożone oświadczenia o stanie majątkowym radnych Rady Miejskiej w Świętowicach zostały przekazane w dniu 24 czerwca 2024 roku do Urzędu Skarbowego w Chorzowie, o czym stanowi artykuł 24h ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym oraz ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej z wyłączeniem części B oświadczenia informacji o adresie i zamieszkania oraz położeniu nieruchomości zgodnie z artykułem 24i ust. 3 cytowanej ustawy. Pismem z dnia 25 lipca 2024 roku naczelnik Urzędu Skarbowego w Chorzowie wezwał 12 radnych Rady Miejskiej w Świętowicach do usunięcia nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych. Na tym informacja zostaje zakończona. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Uznaję zatem punkt 6 za wyczerpany. Przechodzimy do punktu 7 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 80/626/23 Rady Miejskiej w Świętowicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2024-2043. Proszę panią skarbnik miasta, panią Monikę Tetle o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo Radni, projekt uchwały dotyczący wieloletniej prognozy finansowej obejmuje uaktualnienie podstawowych wielkości budżetowych. Mają je Państwo wyszczególnione w załączniku nr 1 do uchwały. W załączniku nr 2 zostały wskazane wieloletnie przedsięwzięcia. Zgodnie z objaśnieniami dołączonymi do tych przedsięwzięć wprowadzamy do przedsięwzięć zarówno po stronie wydatków bieżących, jak i po stronie wydatków majątkowych nowe zadanie. Jest to zadanie przystanek sukces. Okres realizacji tego zadania przewidziany jest na lata 2024 do 2027. Prowadzony projekt będzie przez Centrum Integracji Społecznej. Głównym założeniem tego zadania jest zniwelowanie czynników powodujących wykluczenie społeczne i marginalizację społeczną poprzez aktywizację społeczno-zawodową i zmniejszenie dystansu do zatrudnienia. Finansowanie, jeżeli chodzi o realizację tego zadania,
to finansowanie w postaci środków budżetu państwa. Jest to 10%, środki budżetu Unii Europejskiej 85%. Jeżeli chodzi o ilość osób, które będą korzystały w ramach tego projektu z przygotowanych zadań, to udział 70 osób, w tym 40 kobiet i 30 mężczyzn. Przewidziana jest również 15% uczestników, które będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami. Jeżeli chodzi o kwoty dofinansowania w ramach środków pozyskanych, to kwota dofinansowana, która otrzymuje miasto, to 150 893,67 zł. W ramach pozyskanych środków. Kolejna zmiana to zmiana w pozycji remont dachu kościoła rzymskokatolickiej parafii świętego Piotra i Pawła w Świętochłowicach. Jest to zadanie, która polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w roku 2024 i 2025. Tutaj udzielam jeszcze odpowiedzi, która pojawiła się w okresie przed sesją ze strony jednej z państwa radnych. Zmniejszenie całościowo w tych dwóch latach o kwotę 75 050 zł 59 groszy w roku 2025 i 5256 zł 75 groszy w roku 2024. To wszystko. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Dyskusja różniła toczyła się na wspólnych komisjach. Techniczne pytanie, czy wszyscy są zalegowani, żebyśmy nie przystąpili do głosowania? Tak? Możemy głosować. Także szanowni państwo, skoro nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Proszę, aby po wyświetleniu panelu głosowania przycisnąć tutaj pole głosowania. Kto jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu. Bardzo proszę, głosujemy. O, wszyscy radni zdyscyplinowani. 20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam podjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 8 porządku obrad, to znaczy podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 80 na 627-23 Rady Miejskiej w Świętochowicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochowice na rok 2024. Proszę panią Monikę Detlę, skarbnik miasta, o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo radni, projekt uchwały przewiduje wprowadzenie dodatkowych środków do budżetu miasta, które zostaną przeznaczone na konkretne wydatki, o których za chwilę powiem. Przyjmowane są do budżetu miasta środki po stronie dochodów dotyczących dodatkowych środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału gminy i powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych i uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu na rok 2024, uzyskaniem dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu Przystanek Sukces, o której państwo radni usłyszeli podczas omawiania projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej, otrzymanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania ekopracownia pod chmurką, ścieżka sensoryczna, szlak letniej przygody, możliwością uzyskania dotacji z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatów, organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej, uzyskaniu wyższych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które Urząd Skarbowy przesłał do budżetu miasta, możliwością uzyskania wyższych dochodów z opłatności z najmu powierzchni reklamowych, z najmu sali w Centrum Integracji Społecznej, otrzymanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, refundacji realizacji zadania ekopracownia pod chmurką, możliwością uzyskania wyższych dochodów ośrodku pomocy społecznej. Są to środki, które zostały wykonane ponad plan finansowy i będą przeznaczone na działania, zadania realizowane przez ośrodek pomocy społecznej. Równocześnie zaproponowano zmniejszenie środków w związku z przesunięciem terminu otrzymania dotacji na realizację zadania remont dachu kościoła parafii świętego Piotra i Pawła oraz darowizny w postaci pieniężnej jako wkład własny na realizację wyżej wymienionego zadania.
Dodatkowo wszystkie te środki zostały przeznaczone na konkretne wydatki. To będą głównie wydatki związane z zabezpieczeniem środków przez w jednostkach oświatowych, w Miejskim Zarządzie Oświaty, w Urzędzie Miasta, w Zespole Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, w Ośrodku Pomocy Społecznej. Tutaj przy okazji omawiania dochodów już też mówiłam o tych środkach. W Centrum Integracji Społecznej, które uzyskała dodatkowe dochody, jak również przyjmuje środki z realizowanego projektu Przystanek Sukces. W Miejskim Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień, zgodnie ze złożonym wnioskiem na prowadzenie bieżącej działalności i zabezpieczenie wydatków obligatoryjnych na wydatki placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych, zgodnie z wnioskami, które placówki oświatowe złożyły, w pełnej wysokości. Dodatkowo wprowadzono również środki dotyczące zwiększenia dotacji podmiotowych i celowych, środki dotyczące przyjęcia zarówno do rachunku dochodów własnych po stronie dochodów, jak i wydatków środków w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10. I wprowadzono również przesunięcie planu wydatków między działami w związku z realizowanym budżetem obywatelskim na rok 2024 senior w formie, i tutaj zabezpieczenie nastąpiło środków na realizację końcówki roku i prowadzenie nadal tego zadania przez gminę Świętochłowice już nie ze środków budżetu obywatelskiego, ale ze środków budżetu miasta. Tak by ten projekt był realizowany do końca roku kalendarzowego. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Radny Chorób, bardzo proszę. Arkadiusz Chorób, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Panie Skarbnik, dwa pytania a propos budżetu, bo tu mamy zapis, że prawie 1 900 000 wchodzi do Urzędu Miejskiego, większe wydatki. I w OPS-ie mamy 1 300 000. Czy można byłoby dowiedzieć się, jakie to są zadania i dlaczego taki jest wzrost w tych punktach? Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze są jakieś pytania? Radna Alicja Kiełbasa. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie Skarbnik, Wysoka Izbo. Ja mam pytanie odnośnie MZO i tam zwiększonych kosztów, które się o 150 tysięcy nam zwiększyły, jeśli chodzi o propozycję na tą uchwałę. I to samo, jeśli chodzi o zespół opieki nad dziećmi dodatkowych. Tam też jest większa kwota niż była wcześniej. Jeśli bym mogła prosić o wyjaśnienie, czym to zostało spowodowane. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę. Panie Skarbnik, tak? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, może tak po kolei, jeżeli chodzi o wydatki związane z zespołem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, były to głównie uzupełnienie kwoty związanej z wynagrodzeniami, i to w decydującej większości, jeżeli chodzi o tę kwotę, która jest przekazywana na zasilenie do tego działu. Oprócz tego na zabezpieczenie wydatków na działalność statutową związaną z opłatami za energię elektryczną, z opłatami za usługi, jak również uzupełnienie ilości opiekunek dziecięcych, gdy do jednostki uczęszczają dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Także to są te podstawowe zmiany. No i tutaj decydującą znaczenie ma wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń. Tutaj w większości tej kwoty zostały zabezpieczone środki. Jeżeli chodzi o Miejski Zarząd Oświaty, tutaj też w większości uzupełnienie środków na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń. Oprócz tego zwrot kosztów dotacji wychowania przedszkolnego poniesionych przez inne miasta dla wychowanków będących mieszkańcami miasta Świętochłowice oraz na zabezpieczenie środków finansowych na dowóz uczniów do placówek oświatowych zgodnie z zawartymi umowami. To te zmiany. Jeżeli chodzi o ośrodek pomocy społecznej, tutaj zmiana dotyczy przede wszystkim zabezpieczenia środków na osoby umieszczone w ponadlokalowych domach pomocy społecznej, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostce ośrodek pomocy społecznej, na świadczenia rodzinne dotyczące również wynagrodzeń i pochodnych,
na rodziny zastępcze i porozumienia dotyczące rodzin zastępczych na terenie innych powiatów, na również placówki opiekuńczo-wychowawcze będące na terenie innych powiatów i konieczność uzupełnienia środków na realizację tych zadań obligatoryjnych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej właśnie z tego tytułu. I nie wiem, jeszcze jakieś pytanie? Aha, jeżeli chodzi o urząd, to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i zabezpieczenie środków na ich wypłatę. No i to tutaj głównie na ten cel, żeby zabezpieczyć środki na wynagrodzenia pracowników. To wszystko, dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Możemy? Słuchajcie, przystępujemy zatem do głosowania, bo mam z kancelarii informuję, że technicznie jest to w tej chwili możliwe, także po wyświetleniu panelu głosowania proszę nacisnąć odpowiednie pole głosowania, to znaczy kto jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu. A jednak. Zaraz wytypujemy tego, który się wylogował. Trwają poszukiwania wylogowanego, tak? Pamiętajcie, żeby zawsze tam czasami co jakiś czas palcem poruszać to, żeby nie następowało wylogowanie na tablecie. Co możemy? Także jeszcze raz, Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania nad tym projektem uchwały, który był przedstawiony. Kto jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu, bardzo proszę, głosujemy. 20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam podjęcie uchwały. Punkt 9 porządku obrad, to znaczy podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Świętochłowice. Proszę panią skarbnik miasta, panią Monikę Tetle o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo radni, projekt uchwały dotyczy ustalenia nowych stawek podatku od środków transportowych na rok 2025. Tutaj na wstępie prosiłabym o uwzględnienie autopoprawki dotyczącej podstawy prawnej. Pojawił się dziennik ustaw, tekst jednolity dotyczący ustawy o samorządzie gminnym. Tutaj prosiłabym, żeby uwzględnić tą autopoprawkę. Nowy dziennik ustaw, tekst jednolity, to jest dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja 1465. W Państwa egzemplarzu w projekcie znalazła się pozycja 609 ze zmianami, więc poprawna pozycja to 1465. Jeżeli chodzi o podatek od środków transportowych, wprowadzamy wzrost podatku od środków transportowych we wszystkich kategoriach o wskaźnik inflacji, zgodny z obwieszczeniem Głównego Urzędu Statystycznego, który pojawił się na półrocze tego roku, to jest o 2,7%. Oprócz tego pozostałe pozycje wszystkie łącznie z wprowadzonym euro zostają wzorcem roku poprzedniego takie same. Nie zmienialiśmy tutaj kategorii, kwoty stawek ulegają zmianie. Całkowitą wartość dochodów, jaką gmina może uzyskać, biorąc pod uwagę ilość zarejestrowanych pojazdów na dzień 31 sierpnia 2024 roku, to dochody w wysokości 910 612 zł. Nie są to stawki maksymalne, to też warto zaznaczyć. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w tym projekcie uchwały? Nie widzę.
Przystępujemy zatem do podjęcia uchwały w sprawie wysokości podatku od środków transportowych. Kto z Państwa, możemy głosować, tak? Kto z Państwa radnych jest za, kto wstrzymał się od głosu, kto jest przeciw? Znowu się ktoś wyłączył. Znowu krótka przerwa techniczna. Możemy? Głosujemy w takim razie, Szanowni Państwo, nad tym przedstawionym projektem uchwały. Kto jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Bardzo proszę. Za 20, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam podjęcie uchwały.